Patostreamer Kawiak, czyli wróg numer jeden polskiego internetu, został oficjalnie aresztowany. Grozi mu do 8 lat więzienia i ma srogo przejebane. Tak się kończy zgrywanie kozaka. Zerkniemy sobie na jego filmiki z Twittera, które źle się zestarzały. Idę o zakład, że do końca roku nie trafię do więzienia. Rzucimy okiem na nagranie, które udostępniła policja i podsumujemy całą kawiakową aferę. Widzieliście to nagranie w ogóle? Oprócz tego mam update w sprawie a na koniec Fritz wyraził kontrowersyjną opinię i ludzie go skrytykowali. Zaczniemy od update'u w sprawie Stewarta i Pandory, bo wiele osób uważa, że temat ucichł, więc nic się w nim nie dzieje. Jest to nieprawda. Salon24 przeprowadził wywiad z wiceministrem na temat afery z Kawiakiem, ale przy okazji wypowiedział się o Stu. Jak się okazuje, youtuber wciąż przebywa w Anglii i trwają prace nad sprowadzeniem go do Polski. A wydarzy się to najprawdopodobniej w grudniu. Przebywa w tej chwili na terenie Wielkiej Brytanii. Z tego co wiem, w grudniu będą dalsze rozstrzygnięcia w tej kwestii. Tutaj został złożony wniosek przez polskie służby o to, aby wydać podejrzanego w ręce polskich organów ścigania i polskiego wymiaru sprawiedliwości. Czekam na update'y w tej sprawie, ja was będę o wszystkim na bieżąco informował. Jakiś czas temu było głośno o sytuacji, w której Hania z Gen Z nie oznaczyła osób odpowiedzialnych za jej wystrój na zdjęciach na Instagram. Nie. Hania z Gen Z nie oznaczyła osoby odpowiedzialnej za rękawiczki. Damian. Temat nagłośnił jeden z projektantów, jednak koniec końców okazało się, że między influencerką a projektantami nie było żadnej umowy. Także Hania nie miała tak naprawdę żadnego zobowiązania, by oznaczyć ich na zdjęciu. Najnowsza sytuacja w uniwersum ekipy Freeza wygląda dość podobnie i dotyczy Versov, czyli partnerki Freeza. W tym przypadku również chodzi o nieoznaczenie projektantki, czyli pani Zuzanny. O incydencie zrobiło się głośno, kiedy jedna z użytkowniczek Twittera zamieściła ten wpis. Versov kolejny raz nie oznacza projektantki, której ciuchy nosi na sesji. Mimo tego, że w umowie było zawarte, że projektantka ma zostać oznaczona. Autorka projektu odezwała się w komentarzach pisząc: znowu moja praca i znowu nie ma nigdzie oznaczenia. Wykorzystywanie małych artystów nie jest cool. I wiadomo, ludzie od razu zaczęli naskakiwać na Versov, bo już w przeszłości miała taką jedną głośną aferkę z logiem Sowy. Jednak nikt z nas nie wiedział, jak wyglądała umowa między influencerką a artystką, więc wydawanie wyroku na Versov na podstawie wpisu na Twitterze lub komentarza pod postem nie jest zasadne. Weronika zresztą odpowiedziała na zarzut Zuzi i napisała, że postępuje zgodnie z ustaleniami umowy, którą zawarły i według słów Weroniki oznaczenie miało się pojawić na zdjęciach z nagrywania teledysku, czyli łatwo można z tego wywnioskować, że fotki są po prostu z innego planu zdjęciowego. Projektantka Efekto, dzięki za premika, witam serdecznie. Odniosła się do słów Weroniki, przyznając jej rację i nazwała prawie wykręcenie jej medialnej afery false startem. Wydaje mi się, że już nie powspółpracujecie razem ze względu na ten false start. Tweet. Wydaje mi się, że ta Zuzia już z nikim nie popracuje za bardzo. Mówiąc o nieoznaczeniu projektantki został usunięty, a dziewczyna nagłośniająca dramę powiedziała, iż została wprowadzona w błąd. Kolejna aferka jest trochę ciekawsza i dotyczy Frizoluszka. Kilkukrotnie już gadaliśmy o tym, że masa platform społecznościowych zdecydowała się na płatne subskrypcje. Mowa o YouTubie, Facebooku, Instagramie, ale także Twitterze, który ostatnio zapowiedział, że nawet za podstawowe funkcje będzie należało uiścić opłatę. Taki rodzaj rocznej subskrypcji wszedł już w życie w Nowej Zelandii i Filipinach. Jest to wielka opłata, bo mówimy o kwestii dolara na rok, a taka decyzja spotkała się z wieloma kontrowersjami i oburzeniem użytkowników, bo mówimy o obowiązkowej opłacie za dostęp i korzystanie z platformy, która dotychczas była darmowa. Lecz innego zdania jest Fris, który napisał na Twitterze: myśląc o sytuacji Dawida z naukowego bełkotu, nie mogę się doczekać, aż Twitter wprowadzi te jednorazowe opłaty na konto, jeśli chcesz pisać komentarze. Powinno tak być na każdej platformie, komfort użytkowników i twórców jest tego wart. Wszystkie te toksiki by sobie odpuściły, albo przynajmniej straciły trochę siana, fair enough. Ostatni film na kanale Uwaga Naukowego Bełkotu Kota, czyli Nie czuję się bezpiecznie na YouTube, faktycznie wywołał duże poruszenie i dyskusję na temat hejtu w internecie. Natomiast my już na ten temat dyskutowaliśmy, nie? Dostęp do social mediów mógłby to zmienić? Racjonalnie na to patrzeć, to niekoniecznie. Jeśli ktoś ma potrzebę pisania randomowym twórcom internetowym życzeń śmierci bądź uszczerbku na zdrowiu, jednodolarowe opłaty raczej by ich nie powstrzymały przed takim. O, ale a propos tego tematu, ja wiecie, ja czytam wasze, to co wysyłacie mi w DM-ach na Instagramie. Nie odpisuję zawsze, albo wcale, ale czytam często i widzę, że pisze do mnie jakiś chłop: no coś tam, jesteś paskudna, coś tam, nie? I tak scrollowałam do góry jego wcześniejsze komentarze w moją stronę i wszystkie były wyzywające. W sensie pisze tylko: no ta firma upadnie, bo jesteś tam ty, jakby coś tam pisze, że ten kot ma przejebane, bo taka właścicielka to dramat, coś tam. I wiecie, na wszystko, co mógł, wiecie, wyzywa mnie po prostu. Mówię tak, kurwa, ten człowiek poświęca mi w swoim życiu bardzo dużo uwagi.
I jedyne, co pisze, to negatywne komentarze. Mówię tak, ja najczęściej co robię z takimi ludźmi, to ich blokuję po prostu. Że kliknę blokuj, nie widzę typa więcej w życiu nigdy, nie? Ale mówię tak, kurwa, ale po co on to robi? Co mu to daje? Dlaczego on to robi? I mi napisałam, a czemu ty tak piszesz? Jestem w sumie ciekawa. I on mi napisał tak, żeby się wyżyć, żeby trochę żółci z ciebie wyrzucić, trochę z zazdrości o twoje życie. W sumie to nie myślałem, że tego, nie myślałem, że to czytasz. Tak myślałem, że rzucam to po prostu w eter. I że teraz jak w sumie odpisałeś, to trochę mi głupio i zdaję sobie sprawę, że nie powinienem tak pisać. No i tak, no to nieźle, kurwa. I wydaje mi się, że to może być dosyć popularny jakby case, że ktoś pisze, nie wiem, czy na komentarz na Twitterze, czy komentarz pod filmem na YouTubie, czy do mnie na DM-ie, myśląc, że ja tego nie przeczytam, że nigdy to do mnie nie dotrze, że nie ruszy mnie to w jakiś sposób, a dla nich to jest jakieś miejsce takiego wyrzucenia z siebie jakiejś takiej złości, zazdrości, zawiści, żółci, takiej, wiecie, takiej wewnętrznych, jakichś takich co trzymasz w sobie. Ale po drugiej stronie jest człowiek, który to czyta. I to ja chcę być dla was na przykład taką bezpieczną przestrzenią, takim miejscem, gdzie możemy sobie pogadać, gdzie możemy powiedzieć, co nas męczy i tak dalej, ale ja nie jestem koszem na wasze negatywne emocje i nie jestem śmietniczkiem na hejty i na żółć waszą internetową. To też czyta człowiek. Pamiętajcie o tym, jak jesteście w internecie, że po drugiej stronie jest po prostu człowiek. Nasrałbym ci na wycieraczkę i po chuj ja się produkuję. Ale jesteś osobą publiczną i zawsze będziesz tym koszem dla niektórych. No właśnie, i to jest też duży case, bo ludzie myślą, że nie wiem, niektórzy postrzegają osoby publiczne albo influencerów, albo wiecie, osoby jakokolwiek znane, jako trochę inny gatunek ludzi niż ty jesteś. Że oddzielacie się, że oni są jakoś daleko od was, że jest między wami jakaś taka granica i można sobie nawrzucać, a co ich to tam obchodzi, pewnie każdy ich hejtuje. A to trochę tak kurwa nie wygląda. W sensie niektórzy kreują się na ludzi, co to ja nie jestem, prawda? Ale still kurwa, jedzą, śpią i srają tak samo jak wy. Nie różnimy się za bardzo. Dobrze mówisz, Kasia. Mielik, już dzięki za 16 miesięcy wika. Witam cię serdecznie. Ale to tylko osoby niedojrzałe lub głupie tak mogą myśleć. Perfidny plan. Powiem ci, że ja czasami sprawdzam profile osób, które do mnie piszą. I te miłe rzeczy, i te niemiłe rzeczy. I też jest dużo osób starszych, które piszą do mnie w sposób niemiły. Wręcz powiedziałabym, że hejt. I to nie jest tylko domena młodych, rozwydrzonych dzieci, ale ogólnie osobników ludzi w internecie, bym powiedziała. No. Jakby ja bym chciałabym naprawdę zrobić takie jeden na jeden z hejterem. Żeby ktoś, kto, nie wiem, życzy mi śmierci, wyzywa mnie, jaka jestem brzydka, komentuje, jakby wiecie, wszystko, po prostu mnie wyzywa za sam fakt mojego istnienia i musi to uzewnętrznić, przyszedł
jakby podyskutował ze mną na ten temat. Dlaczego? Nie, Karioner to mnie nie lubi, dlatego że jestem samicą. To ja już wiem dlaczego. Chcesz się bawić psychologa? Nie, wiesz co, po prostu mnie to intryguje. Dlaczego człowiek ma taką potrzebę, żeby wyzywać w internecie drugiego człowieka? Ja nie powiem, nie powiem, bo czasami jak czytam, nie wiem, niektóre wpisy albo widzę niektóre story ludzi na Instagramie, czy widzę wpisy na Twitterze, to też mam czasami takie, ja pierdolę, jak można być takim debilem? Ale nie mam poczucia, takiej chęci takiego czegoś, żeby iść i te osoby nawyzywać, na czym świat stoi. Nie znam tego uczucia po prostu. I zastanawiam się, czym musi się kierować człowiek, który to robi. Dlaczego ktoś przychodzi i jego pierwszą wiadomością u mnie na czacie jest ty kurwo jebana, obyś tam, nie wiem, se nogę zwichła. Dlaczego? Bo to trolle. Ale jest to satysfakcjonujące. W jaki sposób jest to satysfakcjonujące? To wynika z różnicy zdań? Co, ja mam zdanie, że powinnam mieć nieskręconą nogę, a on ma zdanie, że powinnam mieć skręconą nogę i na tym polega nasza różnica zdań? Właśnie, co byście wskazali jako najczęstszą jakby przyczynę? Jakieś własne kompleksy, zazdrość czy potrzeba atencji? Chyba wszystko razem, co? Myślę, że w ten sposób cię testują, sprawdzając, jaką masz silną psychikę. Akurat na słabego nie trafiłam, mam dosyć dobrą psychikę. Ja nie twierdzę, bo nie da się chyba tak funkcjonować, żeby cię to nie ruszyło nigdy. Zawsze masz takie, Jezu, za czemu on tak do mnie mówi? Takie jest niezrozumienie, dysonans lekki. Na przykład, ja wiem, że nie jestem kurwą. Nie jestem nawet, nie jestem prostytutką, nie jestem osobą oddającą się za pieniądze cielesnym uciechom. Nie jestem takim, nie? Nieciekawe życie i mu, jak ktoś ma czas wzywać kogoś w necie, to chyba musi mieć bardzo nudne życie. Są dwie przyczyny, kompleksy i zazdrość oraz trollowanie. No ale chodzi właśnie o to, skąd się to trollowanie w człowieku bierze. Wiesz, nie wiem, masz ochotę, o, idę sobie dzisiaj pozwyzywać do internetu, ale se potroluję. Ale coś musi w tobie być, wiesz, w głowie. Ja na przykład jestem w stanie wyobrazić sobie sytuację, że siedzi jeden dzieciaczek i siedzi drugi dzieciaczek, klikają się na mój stream i mówią, ej, napisz jej coś, i napiszą dupa i jest hi przed komputerem, nie? Jestem w stanie sobie wyobrazić taką sytuację. Jak taki jeden dzieciaczek z drugim dzieciaczkiem, jeszcze jeden tak drugiego podpuszcza i myślą, że to śmieszne. Ale jak siedzi, wiecie, jeden osobnik w domu, jest jeden człowiek, siedzi i nie wiem, ma potrzebę zwyzywania kogoś w internecie, to musi się skądś brać, wiecie, w głowie. Fidim, dzięki za 11 miesiąc subika, witam serdecznie. Dupa jest śmieszna, dupa jest dosyć śmieszna. Zazdrość, samotność, nie ma przyjaciół, frustracja życiowa. Jak tak teraz o tym gadamy, to zaczęło mi być szkoda hejterów. W sensie, że to smutne jest z jednej strony, że w sensie ktoś musi aż do tego stopnia uzewnętrznić się w internecie i przekazać tą swoją złą energię, bo sobie trochę z nią nie radzi, nie? Ludzie myślą, że internet daje im anonimowość. No i dlatego się zastanawiałam, czy nie zrobić tak, że jeżeli ktoś, wiecie, zwyzywa mnie, będzie mi życzył śmierci i tak dalej, kogoś z DM-ów, nie wiem, zgarnę losowo z Instagrama, bo tam tak piszą, pójść na policję, zgłosić to, żeby go znaleźli i powiedzieć mu tak, masz dwie opcje. Albo się pozywamy i bawimy się w sąd, albo się konfrontujemy jeden na jeden na streamie i robimy ci, kurwa, wiesz, psychologiczną gadkę na streamie i będziesz mi tłumaczył, dlaczego tak gadasz.
Będzie miał dwie opcje, albo pójdzie siedzieć, kurwa, albo ten. Policja cię wyśmieje? Nie, Almette, to wydaje mi się, że już troszeczkę nie te czasy. Zajebisty content, no. By the way, niektórych anonimowość w internecie kończy się na tym, że mają podłączonego na przykład swojego Facebooka do Instagrama i znalezienie ich i ich rodziców nie stanowi dla mnie problemu dłuższego niż na 3 minutki roboty. No, więc ja tam widzę tych wszystkich Maciusiów 12, co się produkują. I oni to dopiero myślą, że są tacy sprytni anonimowi, bo sobie dali Instagram na przykład na prywatny, ale nie wiedzą, że w opisie mają swoje imię, nazwisko, nie? Także pozdro, detektywi, tak, tak. I możemy iść dalej. Takimi zachowaniami. Nie za wiele kwestii hejtu w sieci by dzięki takiemu rozwiązaniu się zmieniło. Aczkolwiek przydałyby się jakieś statystyki Twittera z Nowej Zelandii albo Filipin, które mogłyby ukazać, czy rzeczywiście ten dolar rocznie zredukował ilość internetowych troli. Podobnego zdania byli widzowie pod wpisem Freeza. Ludzie w większości jednomyślnie uznali, że jest to mocna odkleja i absolutna głupota. Dostało się mu też ze względu na jego uprzywilejowaną pozycję. Bogaty zawsze najmądrzejszy, bo on ma pieniądze i łatwo jest innym narzucać swoje ideologie. No ja nie uważam, żeby 4 złote jakoś kogoś po kieszeni tragicznie zabolały, a też widzę w tym potencjał na nieposiadanie troli na czacie, no. Tak szczerze. Żegnam. Ja natomiast zauważyłam, że na Twitterze jest tendencja taka do nadinterpretowania wszystkiego. Czyli ja na przykład wrzuciłam kubki, żeby pokazać, jakie są ładne kubki zamówiłam i ktoś jest w stanie się do mnie o to przypierdolić. Nie wiem, ja napiszę ładna pogoda, a ktoś stwierdzi, że dyskryminuję deszcz, bo doceniam słońce. Nie wiem, po prostu jakąś dziwną stronę to poszło. Ale byli ludzie, którzy się przypierdolili za mnie do kubki, do mnie o kubki. Że odjebało mi od hajsu, że przesadzam, kurwa, że jak ja mogłam takie gówno kupić za tyle pieniędzy. A ja tylko wrzuciłam kubki w chmurki. Brawo ja i moje kubki. Bez sensu opada zapisanie na mediach społecznościowych, to przesada. Już wszystko na świecie musi być płatne, nawet napisanie głupiego posta. Buxton zaproponował lepsze rozwiązanie tej sprawy, czyli mieszkanie za komentarz. Ale pojawiły się też głosy zgody z Karolem, czyli na przykład, oczywiście, że masz rację, $1 za założenie konta to nie majątek, a nie zakładałoby 50 kont, by cię wyzywać. Tylko dla Polaka robaka $1 to kwota nie do zaakceptowania. Wszystko ma być za darmo. Chris jeszcze odniósł się do krytyki ludzi w komentarzach, pisząc: ludzie oburzeni, a mowa o dolarze, czyli 4 złote, jednorazowo. Zawsze za twoje konto, bo tak chcę zrobić Twitter, proszę was. Sprawdzając informację o tej subskrypcji, wszędzie jest napisane, że to jest dolar rocznie, więc nie jest to opłata jednorazowa. PiS nie poprawi odbioru widzów, ludzie podkreślają, iż kwota czasem z pewnością będzie się zwiększać. Jak wy na to patrzycie, czy zgadzacie się z arcybiskupem Frizoluszkiem? Piszcie w komentarzach. Ponad kubek pokryty jest błyszczykiem i nadaje się do mycia w zmywarce. Dzięki, Joel! Widzicie? Jednak nie straciłam kubka. 3 miesiące temu nagłośniłem temat patostreamera Marcina Faryny o pseudonimie Kawiak. Od tamtego czasu gość mi zdążył grozić: masz godzinę na to, żeby wyciąć materiał o mnie w filmie, inaczej do ciebie jadę, on twój adres i będziesz... Oj, nie będzie miło. Konop, kurwa, kasuj ten film. Chudać, a konop. Chuda co? Wyzywał mnie, a nawet założył się, że do końca roku nie trafi za kratki. Konop, idę o zakład, że do końca roku nie trafię do więzienia. Na dupie nic mi nie zrobicie, k***a, mój wujek prokurator doradził mi. Co tyle w temacie Kawiaka. 3 dni temu nastąpiła sytuacja, na którą zdecydowana większość Polaków czekała z niecierpliwością. Pato Simmer został aresztowany ze swoim kolegą tucznikiem krótko po przekroczeniu polskiej granicy. Policja z katowickiej komendy Wydziału Kryminalnego udostępniła nam nawet piękne nagranie z aresztowania tych delikwentów. Policja, stój!
radzi! Bo teraz mi! Dostaliśmy też nagranie z odprowadzania ich na prokuraturę. I serio, nic mnie tak nie bawi, jak przeglądał sobie ich filmiki, które wrzucali po ucieczce z kraju. Szczególnie z tym przygłupim kolegą Kawiaka, który mówił, że nic mu nie zrobią, jeb policję. To jest własne, kurwa, a mam odleży w szpitalu z rozciętym okiem wyjąłem. Pozdrawiam wszystkich, jeb policja, PDW. Po prostu złoto. Dla krótkiego kontekstu, te dwa przygłupy uciekły z kraju po dwóch paskudnych transmisjach, gdzie na jednym z nich upodlili dziewczynę, a na drugim kolega Kawiaka pobił inną dziewczynę butelką. I za to Kawiak i Pluto mają usłyszeć zarzuty m.in. za fizyczne i psychiczne znęcanie się nad drugą osobą, nieudzielenie pomocy osobie w zagrożeniu życia, usiłowanie obcowania płciowego, równocześnie wykorzystując bezradność ofiary. Dodatkowo kolega Kawiaka ma jeszcze jeden zarzut, czyli spowodowania uszczerbku na zdrowiu. Grozi im za to od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności. I to tylko za sytuację sprzed ubiegłego weekendu. Więc możliwe, że do sprawy zostaną jeszcze dołożone akcje z gazowaniem ludzi na ulicach, skamów na OLX-ie z iPhone'ami, rzutów obcokrajowca szklaną butelką i rasistowskie teksty. Ukraina. Więc kara może być jeszcze surowsza. Konop, weź się tam przejść do tej prokuratury, bo wy już tam koledzy jesteście. Idź taki, wiesz, zip im zrób, pliczek. Załącz im tam do tej sprawy i żeby siedzieli na tej rozprawie i to wszystko po kolei oglądali. I ja poproszę publiczną rozprawę. Biorę popcorn, oglądam i już kurwa lecimy. No, na takich typów donosić to jest kurwa przyjemność, a nie obowiązek. Aktualnie sąd podjął decyzję o tymczasowym areszcie patusów na następne 3 miesiące, więc święta i nowy rok mają z głowy, a z tego co mi się obiło o uszy, to siedzenie w areszcie jest znacznie gorsze niż więzienie. Więc chciałem chłopakom oficjalnie wręczyć statuetkę debili roku, bo pewnie jakby tak nie kozaczyli i się nie brandzlowali rzekomym wyjazdem na Malediwę. Malediwy. Ci w dupę, sram ci kurwa na rodzinę. Pozdrawiam serdecznie. To sąd mógłby nie mieć podstaw, żeby ich zamknąć w areszcie. A tak to teraz jest realna obawa, że zbiegliby z kraju. Kurwa, to są po prostu geniusze. Gość jeszcze pisał na Twitterze rzeczy typu: jak sprawa ucichnie, to może wrócę. Mam dość tych brzydkich polskich mord. Raczej do 2025 roku nie wrócę. Nie wracamy. Już bilet kupiony. Do Tajlandii. Jak podaje prokurator z katowickiej prokuratury okręgowej, oskarżeni nie przyznali się do winy, składali wyjaśnienia, gdzie umniejszali swoją winę. Zostali przesłuchani, złożyli wyjaśnienia, nie przyznali się do popełnienia zarzuconych im czynów. Jak kurwa można, wiedząc, że coś jest nagrane jeszcze w internecie, że każdy to widział, każdy, i jest na to taki twardy dowód, to jeszcze się nie przyznać i nie wyrażać skruchy, jak ja pierdolę. I w trakcie tych wyjaśnień umniejszali swoją rolę w zdarzeniu. Niestety będą mówić, że to przez AI zrobione. Aha, i ta pokrzywdzona, która była w szpitalu i ta dziewczyna, która była na tej transmisji, przyjdą i powiedzą: tak, my byłyśmy tylko wygenerowane tam sztuczną inteligencją. Ta blizna na czole? Nie, nie, to kurwa od kuchenki gazowej, potknęłam się i uderzyłam. Prokurator nie mógł podać szczegółów ich wyjaśnień, ale jestem ciekaw, jak się tłumaczyli, bo pamiętam, że Kawiak lubił pisać w opisach tych filmików z gazowania, że biorą w nim udział opłaceni aktorzy i wszystko tak naprawdę jest ustawką. Mam umowy z tymi ludźmi podpisane. Mogę je pokazać na światło dzienne. Więc może taką formę obrony przyjął, nie wiadomo. Sprawę również skomentował wiceminister sprawiedliwości, który powiedział, że tak się kończy zgrywanie kozaka. Policja ujęła patostreamerów, którzy znęcali się nad dwiema dziewczynami i uciekli za granicę. Dodał, że zostaną postawione im zarzuty i poruszył temat zaczepek Kawiaka w jego stronę, gdzie ten mówił, że mu córkę. Jest on dla mnie jedynie jednym z wielu hejterów, którzy regularnie mnie atakują. Dzisiejsza sytuacja pokazuje nam jednak dokładnie, jak kończy się nadmierna pewność siebie. Po tym jak Kawiakowi lekko zmiękła fajka i dzień przed swoim aresztowaniem ogłosił odejście z internetu, było widać po jego storiesach, że coś tam w środku pęka i ewidentnie ma pełne gacie, bo wyglądał na tych storiesach, jakby się miał popłakać. Oficjalnie chciałbym tutaj podziękować wszystkim. Prawda jest taka, że jakby ten przygłup po moich pierwszych filmach wycofał się w cień, cisnął hamulec, może przeprosił, to służby by się nim nie zainteresowały. To prawda, moje filmy wywołały wśród was wtedy poruszenie, natomiast sprawa nie przebijała się na szerszą skalę, żeby
pojawiła się taka presja medialna na policji i prokuraturze, by zaczęli działać. A ten debil poczuł się bezkarny, zaczął odwalać dalej, aż sprawa trafiła w końcu do mainstreamu. Nawet wczoraj TVN Uwaga puściła o tym reportaż. Gość prawdopodobnie zostanie potraktowany jako przykład, żeby nie pojawiło się więcej podobnych degeneratów i przybiją mu tyle lat, ile się da bez żadnych ulg. Gratulacje dla jego znajomych, rodziny, bliskich, którzy pozwolili mu na dalsze odwalania, bo teraz za wszystko zapłaci najcenniejszą walutą, czyli czasem. Ja totalnie bym tutaj nie przyciągała rodziny ani nikogo, bo na miejscu rodziny bym się odcinała i uciekała gdzie pieprzecznie, jakbym widziała, co to się kurwa wyrosło z takiego człowieka. I nie masz... Tak naprawdę, kiedy dziecko staje się takim świadomym nastolatkiem i może już podejmować czynności prawne, to rodzice, nie wiem, mimo że mieli najlepsze intencje, wydaje mi się, że rodzice to jest takie 30%, może 20% wychowania człowieka. Reszta to są znajomi, środowisko, internet, przeżycia, doświadczenia. Ale jego mama go broniła? Stary! Bo jest mamą. Cały czas lecę jak samolot, to bajla, kapitan, lecimy z załogą. Nie jestem AI, przesyła 10 zł. Wiesz, Kasiks, ludzie czasem dostają przyjemność z tego, że zadają ból innym, ale czasem ktoś na to zasługi, a więc Aneta, za to, że musiałem z tobą zmarnować czas, kij ci w 4 litery. No dobra, dobra, ale... Jakby czasami ktoś na to zasługuje, ale czy uważasz, że ja zasługuję na to, że ktoś, kto mnie totalnie nie ogląda, nie zna, nie wie o mnie nic, nawet mnie może nie widzieć, przychodzi i po prostu chce zadać mi ból, chce, żebym była smutna, chce mi sprawić przykrość. To jest bez sensu. I to jest, takie są zapędy bardziej psychopatyczne, bym powiedziała. Chyba sadystyczne czy masochistyczne? Chyba sadystyczne się mówi. W internecie od razu zawrzało po informacji na temat aresztowania Kawiaka. Ludzie są szczęśliwi, że wreszcie dopadło go karma i wręcz świętują jego zatrzymanie. A ja dziękuję wam, widzowie, za takie zaangażowanie w tę sprawę. Takie zaangażowanie spośród jak moje. Wydaje mi się, że przyłożyliśmy dużą cegiełkę do wsadzania tego patusa za kratki. Patostreaming stał się powszechnym problemem w polskim internecie i tak zdecydowane działania służb na pewno zniechęcą potencjalnie. Nie zasługujesz, ale walka z tym nie ma sensu, Imo? Wiesz, akurat ja z tym walczyć nie potrzebuję, nie odczuwam takiej potrzeby. Witam. Aczkolwiek wiem, że jeżeli ja nie odczuwam takiej potrzeby, inni nie odczuwają takiej potrzeby, albo uznają, o, nic się z tym nie da zrobić, nic z tym nie zmienimy, to nic się nie zmieni. To jest ten sam case, co przy wyborach, gdzie myślą, a mój głos nic nie znaczy. A może kurwa znaczy, a może jak będzie więcej tych głosów, to się może coś zmieni. Może nie powinniśmy tolerować, że internet jest tak toksycznym, kurwa, i wiesz, takim... przepełnionym złością, żółcią i bezkarnością internetem, takim miejscem. Takim kurwa miejscem, gdzie każdy kurwa przeklina co kurwa sekundę. Sorry. Przepraszam.